Jestem właśnie z przewodniczącym Rady Samorządu Ciechowskiego, Kacprem Słowikiem. Kacper, co sądzisz o tegorocznych otrzęsinach? Uważam, że przebiegają pomyślnie. Klasy obecnie spotykają się z przedstawicielami różnych organizacji w naszej szkole, z nauczycielami, z samorządem uczniowskim, z klubem debat oraz wypełniają ankiety i mają małą lekcję ekologii. Jestem z opiekunką klasy pierwszej C. Przedstaw się. Hej, jestem Dominika. Co sądzisz o integracji w swojej klasie? Jak to teraz przebiega? Co może zgranić? Czy jeszcze właśnie potrzebują tej integracji, aby się do końca poznać? Ogólnie uważam, że moja klasa jest zgrana ze sobą. Mimo, że na początku były delikatne problemy z tym, to uważam, że mimo wszystko ten czas przygotowań do otrzęsin naprawdę zżył ich ze sobą i są naprawdę mega zgraną klasą. Oczywiście potrzeba im jeszcze trochę tego czasu, ale no... Nie wymagajmy od nich też nie wiadomo czego. Jak na moje, naprawdę są super i naprawdę robią dużo, są bardzo zaangażowani w to i tak naprawdę nie miałyśmy z nimi problemu odnośnie organizacji całego tutaj otrzęsin, wszystkich rzeczy, które musieliśmy przygotować i tak dalej. Mają z tego super zabawę, co jest niesamowite, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, żeby oni czerpali z tego frajdę i zabawę, a nie żeby byli tak spięci, że kurczę, musimy zrobić to, musimy zrobić tamto. Także naprawdę, jeżeli chodzi o klasy, są super. Myślę, że na lepszą klasę nie mogą trafić.